Dzisiaj rozmawiamy z Marianem Sajnogiem. Marian Sajnog przez wiele lat był przewodnikiem górskim w Karkonoszach. Był nawet naczelnikiem grupy sudeckiej GOP, pracownikiem placówki granicznej w Jakuszycach, przedsiębiorcą przez wiele lat, wolnym strzelcem, a przede wszystkim obserwatorem tej rzeczywistości naszej tutaj. I kiedyś, gdy rozmawialiśmy na temat Karkonoszy, na temat historii naszego regionu, podzielił się bardzo ciekawymi spostrzeżeniami na temat obyczajów wtedy i od tego chciałbym rozpocząć tę rozmowę. Pan Marian nawet powiedział, że chciałby kiedyś napisać historię seksualną Karkonoszy, ale jakoś jej jeszcze nie napisał, więc pomyśleliśmy, że może nam opowie o tym. Przy okazji jeszcze podziękuję ekipie Cukru Kafe, która nas po raz kolejny tutaj gości. Będą odgłosy kawiarni, która jest w ruchu, chociaż zamknięta, to czasem tutaj ktoś przychodzi po kawkę, którą polecamy. Ale wróćmy do pana Mariana. Pan Marian jest dzisiaj bohaterem. Panie Marianie, proszę cofnąć się do tych swoich szalonych lat, do swojej młodości w Szklarskiej, w okolicach i opowiedzieć, jak wtedy się tutaj bawiliście, jakie były tego źródła i co pan z tego okresu pamięta. No, temat jest trudny. Oczywiście pamiętam wiele, a jeżeli chodzi o temat seksu, no to on ciągle z nami gdzieś tam wędruje. Zresztą jak studiowałem pedagogikę, to na pierwszym chyba na drugim roku wprowadzono seksuologię, tak to nazwijmy, w bardzo jakichś szczątkowych sprawach. Być może dlatego, kiedy znalazłem się tutaj na tym terenie w Szklarskiej Porębie, bo to jest moje ukochane miasto, tutaj zjawiłem się tam któregoś wieczoru zimą, żeby pojeździć na nartach, no i tak jeżdżę do dzisiaj, a minęło od tego czasu ponad 60 lat. Wtedy ja myślę, że na ten seksualizm, seksizm, nie wiem, jakbyśmy to nazwali, to trzeba chyba popatrzeć trochę szerzej przez pryzmat tamtych lat, obyczajowości i tego, jaką rolę spełniała Szklarska Poręba, ale nie tylko Szklarska Poręba, bo wszędzie, wszystkie miejscowości, gdzie były domy wczasowe, Przesieka, wspaniałe domy, nie mówię o Karpaczu, prawda? Więc wyróżniały się te dwa ośrodki wczasowe, Karpacz i Szklarska Poręba, no ale jeszcze pomiędzy nimi w tych miejscowościach były w przepięknych miejscach również domy wczasowe o bardzo fajnych nazwach. Trzeba pamiętać, że to były lata powojenne, kiedy kraj był nieprawdopodobnie zniszczony, ludzie bardzo biedni, a ten rejon się ostał jako świetnie zagospodarowany. Perełka, niezniszczony. Oczywiście on po iluś tam latach został przez nas zdewastowany, ale te pierwsze lata powojenne, tak powiedzmy do 10-15 lat, to te domy wczasowe kwitły. One były świetnie wyposażone. Była wysoka kultura obsługi, dlatego że w większości wypadków kierownikami domów wczasowych byli ludzie z pochodzenia ziemiańskiego, ludzie, którzy wiedzieli, jak gospodarować, bo gospodarowanie było trudne, stawka była tam jakaś, prawda, ale trzeba tym było odpowiednio i wyżywienie było naprawdę bardzo dobre. I teraz proszę pamiętać, że w tamtych latach było takie hasło zresztą, z hal fabrycznych na hale górskie. W związku z tym do takiej Szklarskiej Poręby co dwa tygodnie przyjeżdżało około 15 tysięcy ludzi. Ludzi, którzy się mieli za darmo, po pierwsze. Dwutygodniowy. Tak, dwutygodniowy pobyt za darmo, więc zbierali tam jakieś pieniądze. Oczywiście było tak zwane, ja się śmieję, podziemie ubiorowe, czyli peweksy jakieś gdzieś tam z Ameryki się dostawało, różne paczki i inne ciuchy i w to się ubierało, więc ktoś, jakaś pani jechała na wczasy, zabierała ze sobą, pożyczała od koleżanki, przyjeżdżała tutaj wystrojona i obraz ulicy szklarsko-porębiańskiej czy karpackiej był różny zupełnie jak takich siermiężnych miast Polski centralnej, czy nawet Warszawy.
To jest pierwsza rzecz, a więc to pozorne bogactwo rzucało się w oczy. Po drugie, przyjeżdżało się na dobrą sprawę anonimowym. Tak, można było wejść w inną skórę. Oczywiście, czyli było pełno inżynierów, lekarzy, tak. Prawników, jakichś magistrów. To była też kolejna. No i wreszcie można było bez zahamowań robić to, co się chciało. Tak. Bo w jakimś tam miasteczku nie wypadało, bo wszyscy wiedzieli tutaj, sprawa była otwarta. Stąd ten, powiedzmy, problem tego seksu oczywiście istniał. Były to lata, które były bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o uprawianie tego seksu. Ponieważ choroby weneryczne jeszcze wtedy mocno grasowały. Ja pamiętam nowiny jeleniogórskie, o tym nawet pisały, można gdzieś to było znaleźć. Z Łodzi przyjechała panienka, która najpierw zaroziła pół schroniska na hali szrynickiej, potem ją wygonili na dół do Szklarskiej, jeszcze w Szklarskiej. Jakieś aktywna tam, była. Tak. Bardzo aktywna, no ale też prawda, bezmyślność tych ludzi, którzy wchodzili w takie układy, no powiedziałbym, była też zadziwiająca momentami, co zresztą obserwowałem na co dzień. Ja byłem nauczycielem. Po szkole policjo-pedagogicznym, które... I właśnie, panie Marianie, ja pamiętam, kiedyś mi pan powiedział, że wtedy największym dla pana zagrożeniem był alkohol i kobiety. Oczywiście. Tak, to może pan to rozwinąć? Tak, to tutaj nie ma się co kryć. Po prostu Szklarska pracowałem 5 godzin, 6 godzin w szkole. Popołudnie miałem wolne. Góry były niby blisko, ale daleko, bo nie miałem zielonego pojęcia o tych górach. Ja przyjechałem z Mazur, wychowały mnie żagle i wychowała mnie woda, jezioro Niegocin konkretnie. I tutaj raptem znalazłem się w znakomitych warunkach materialnych, bo miałem mieszkanie, miałem wyżywienie. Był pan sam jeszcze? Miałem pieniądze, byłem samotny. W Szklarskiej Porębie, jeszcze raz powiem, pięknym, przecudownym mieście, były o Karkonosze hotel, czynny chyba do północy. Były kluby, Sasanka fantastyczne, Kaprys. Były tak zwane fajfy, więc jeżeli miałem wolne popołudnie, to szedłem najpierw do Kaprysu, tam zresztą się zaprzyjaźniłem z kierownikiem i miałem dosyć wolny wstęp. Potem na tak zwany fajf, który trwał od godziny 17 do 19. Potem po tym fajfie się jadło kolację i po kolacji znowu się szło do Karkonoszy. Nawiązanie znajomości było bezproblemowe. Ludzie byli otwarci. Tak, oczywiście. No i alkohol dostępny. Proszę pamiętać, że to była taniocha nieprawdopodobna. W takim hotelu Karkonosze pół litra, dwa schabowe, spłaciło się tam, nie pamiętam, na tamte pieniądze około 80 zł. A ja zarabiałem wtedy około 3, prawda, więc... 3000. Około 3000 zł, prawda, mając dodatkowo wyżywienie, więc to... I tutaj, to w Szklarskiej był jakiś pan Rysiu, który był królem. Tak, no więc właśnie, więc tutaj na te czasy przyjeżdżali ludzie, którzy byli bardzo nieśmiali, dopiero wchodzili w to. I stąd powiedzmy ten seks no, jakoś tam biegał po tej Szklarskiej Porębie. Ale ja myślę, że na to trzeba chyba też spojrzeć trochę z innej strony, ze strony edukacyjnej tego Szklarskiej Poręby, nie tylko, w ogóle Karkonoszy jako takich. Ponieważ przyjeżdżali ludzie, którzy nie umieli się posługiwać nożem i widelcem, prawda, tutaj się tego uczyli. Na bardzo wysokim poziomie byli tak zwani kulturalno-oświatowi. Niektóre domy były znakomicie prowadzone. Ja dzisiaj już nie pamiętam nazwisk kierowników, ale byli sławni kierownicy, którzy... Był dom wczasowy Bożena na przykład w centrum Szklarskiej Poręby. Poza tym wycieczki w góry prowadzili
prawda, typowe trasy, Śnieżne Koty, potem kiedy wyciąg został w 62 roku uruchomiony, w przyszłym roku będzie 60-lecie tego wyciągu, no to ludzie jeździli wyciągami, zimą narty, więc Szklarska Paręba była czynna cały rok, ale były biblioteki. Fantastycznie zaopatrzone biblioteki w każdym klubie, w klubie Sasanka, w klubie Kaprys. W każdym domu wczasowym była świetna biblioteka. Chciałem pana zapytać o pana taką osobistą jakąś cezurę, bo rozumiem, że pan był wtedy, miał pan 25-30 lat, no to jest taki wiek, gdy się szaleje. Kiedy u pana się to skończyło i co o tym zadecydowało? Skończyło się natychmiast, dlatego że takim niezłym pijaństwie, prawda, obudziłem się i z potwornym kacem moralnym i pomyślałem sobie, no nie, tutaj nie ma wyjścia. Albo wóz, albo przewóz. Zresztą pomógł mi kierownik tej szkoły, w której pracowałem. Dzisiaj tam się znajduje taki słynny hotel Mauritius. Po prostu wziął mnie na dywanik i powiedział krótko. Jesteś dobry, ale stary, masz wybór. Ale jeszcze była inna ciekawostka. Na dole w Szklarskiej Porębie na samym rogu było biuro PTTK. I kierownikiem tego biura był przewodnik Alek Wiącek, on książki pisał potem, świetny zresztą gawędziarz. I ja tam do niego zacząłem w wolnym czasie chodzić i on mnie tak na dobrą sprawę zafascynował tymi karkonoszami. Zaczęliśmy rozmawiać i po prostu zacząłem z mapą łazić po tych ścieżkach coraz bardziej. Znalazł pan inne priorytety. Tak, i oczy natychmiast się zmieniły. Potem poznałem fantastycznych ludzi, Andrzeja Jawora, który był przewodnikiem, ratownikiem, Mariana Tworka, Antka Rychla, oni byli zresztą moimi wprowadzającymi do GOPR-u. No i zafascynowało mnie również przede wszystkim ratownictwo górskie. I niejako się wszystko odwróciło, więc ten króciutki epizod tego szaleństwa młodości umknął. To nie było zresztą aż tak może, jak to wygląda z mojej opowieści. Ale niemniej zrozumiałem, że to jest koszmarna pułapka, na którą zresztą sporo moich kolegów dało się złapać i skończyło się to dla wielu źle. Więc w takich miejscowościach turystycznych trzeba naprawdę bardzo uważać. Nie wiem, jak w tej chwili, ale mówię o tamtych latach. Na przykład w Orlinku był bardzo ciekawy barman. Bardzo kulturalny pan, który pił wódkę z klientami. Wracał się, opowiadał. To znaczy, tak to wyglądało. Ja któregoś dnia po jakiejś tam wycieczce zajechałem do tego, a mieliśmy dobry kontakt intelektualny ze sobą, fantastycznie nam się rozmawiało, zresztą ciekawy człowiek. I ja mówię, to co, może ja postawię panu koniak? A on mówi, postawić pan może, ale ja nie piję alkoholu w ogóle. Żeby być dobrym barmanem, trzeba być absolutnym abstynentem. Ja mówię, ale przecież pan pije. On mówi, tak, proszę bardzo. I pokazał mi taki kieliszek, w którym coś tam było, prawda, ale nic się nie wylewało i on to jakoś tam. Natomiast to już nie będę wchodził co dalej w te rzeczy. Także tamte lata były. Ale zaraz może pan wejdzie w te rzeczy. To znaczy, że co on. Słuchał tego, co ludzie mówią i gdzieś tam przekazywał dalej? Nie, Boże broń. Nie, Boże broń. Tylko ja mówię o tym, że te kieliszki, tak. Oczywiście on to potem spieniężał, tak. Prawda? A poza tym, wie pan, nie wiem, bo to proszę pamiętać, że to była strefa graniczna. Tak jest. I każdy na pewno był w jakiś tam sposób, kto mieszkał, w jakiś tam sposób był prześwietlany. To nie ma cudów. Po drugie, WOP miał dosyć dużą władzę, więc można było
w razie czego usunąć w ciągu 24 godzin ze strefy nadgranicznej, prawda? Oczywiście. Dostawało się pismo niepożądany w strefie granicznej. Ja miałem przyjemność kiedyś rozmawiać z oficerami operacyjnymi w WOPS tamtych czasów, to oni to przedstawiali w ten sposób, że szukali pomocy ludności przy tutaj zaprowadzaniu porządku. I mieli informatorów po prostu wśród ludzi, także tak jak pan mówi, wszystko wiedzieli, co tutaj się dzieje. Panie Marianie. Ale to, wie pan, ja myślę, że kiedyś powinno się do tego wrócić i powiedzieć tak naprawdę, o co tutaj chodziło. My ciągle mówimy, w tej chwili media mówią o tamtych latach jako latach straszliwych. Ciągle te służby specjalne, te UB, tam ktoś donosił, nie donosił. Natomiast trzeba zrozumieć, że to był system. System, w którym wszyscy żyliśmy. Oczywiście. Jak byłem ratownikiem, byłem naczelnikiem grupy sudeckiej. Musiał pan też na pewno. Nie mogłem powiedzieć, że nie mogę współpracować z WOB. No przecież to była bzdura. Oficerowie byli naszymi kolegami. Dzięki dowódcy strażnicy bardzo nam pomagali. Wiedzieliśmy, że jeżeli mamy akcję ratunkową pod Śnieżnym, na przykład pod Śnieżką, to wiadomo było, że Pawłowski, który był zresztą też naszym ratownikiem, daje nam nocleg, zupę, jedzenie gorące, wszystko co potrzebowaliśmy, żołnierzy do pomocy. Więc myśmy żyli wszyscy w tych górach razem. Razem pracownicy schronisk. Prawda? Oczywiście system narzucał różne uwarunkowania. Oczywiście, że były służby, które tam podsłuchiwały i ludzie, którzy się dzielili. To były systemy wzajemnej kontroli, bo taka była komuna. Tak towarzysz Stalin powiedział, kontrola przede wszystkim. Panie Marianie, doszliśmy do tego, że jest pan naczelnikiem grupy sudeckiej GOPR i był pan niezbyt długo, ale w tym czasie wydarzyła się straszna tragedia na Kamieńczyku, która jakby spowodowała, że to miejsce zostało inaczej zagospodarowane. I proszę opowiedzieć o tym. No tak, to była... 73 rok chyba. To był 73 rok, czerwiec. Ja pamiętam, nie pamiętam, tylko druga połowa czerwca. Na pewno nie pamiętam dokładnej daty, ale byliśmy wtedy w takim bardzo dołku materialnym, jeżeli chodzi o GOPR, ponieważ nie mieliśmy samochodu. Bo akurat się rozkraczył, się popsuł totalnie. Nie mieliśmy ratowników, bo to był dzień, to były już prawie wakacje. Wszyscy gdzieś tam byli w górach i siedzieliśmy z Karolem Tyburskim i z sekretarką naszego biura tutaj w PTT-ku, niedaleko zresztą. Tak. Tam się w takich dwóch małych pokoikach mieliśmy stację centralną. Prawda? Jest telefon od słynnego szatana Jurka Janiszewskiego, który mówi do mnie dosłownie jego słowa. Naczelniku, przy wodospadzie Kamieńczyka zeszła lawina kamienna, są zabici i ranni. Prawda? No więc ja po lawinie w Białym Jarze, w którym brałem udział przez kilka dni, no ugięły mi się nogi. Prawda? Bo wyobraziłem sobie, jak to może wyglądać. No więc, ponieważ nie mieliśmy samochodu, zadzwoniliśmy na milicję. Dostałem natychmiast samochód. Wrzuciliśmy z Tyburskim sprzętem, jak i podstawowe liny, tam nosze, to co my mieliśmy pod ręką. No i pomknęliśmy tam do tego wodospadu i okazało się, że tam już jest mnóstwo ludzi. Między innymi był chyba przewodniczący miasta Szklarskiej Poręby, bo tak się wtedy nazywał, albo naczelnik. Tak, naczelnik miasta. No i ktoś już z powiatu. Tak. Prawda? A jest takie niebezpieczeństwo, że jeżeli rzeczywiście to jest lawina, to schodzi wtórna. I ci ludzie w tym bardzo wąskim wąwoziku byli narażeni na ogromne niebezpieczeństwo. Nawet gdyby poleciał tylko jakieś parę kamieni, to następuje panika i mogłoby to się skończyć. No więc na moje wrzaski, żeby natychmiast opuścili, no nie bardzo to do ludzi docierało, ale tak. No i co się okazało, że
na krawędzi. Przez 2 tygodnie przedtem padały deszcze. I ziemia była mocno pod korzeniami drzew, przede wszystkim mocno nasiąknięta. I potem, jak przyszło słońce, przyszły upały, to wyschło. I spod tych gałęzi, spod korzeni tych, gdzie był luz, prawda, to ten wyschnięta ziemia, piasek zadziałał po prostu jak poleciał jeden niewielki kamień wielkości, może trochę większy jak moja dłoń. Ale zabił 2 osoby. Poleciał tak, że zabił matkę i córkę. I to była potworna tragedia. No, nie będę opowiadał tutaj szczegółów, bo to nie o to chodzi. Ale konsekwencje jakby są. Ale teraz właśnie, konsekwencje tego. No więc poszły od razu legendy przerozmaite, że poleciał kamień wielkości szafy, że tam jakby taki kamień poleciał, to by pomiażdżył ludzi. Oczywiście doszło do paniki, bo to była wycieczka 40-osobowa, którą prowadził przewodnik z Karpacza Nowosiadły. I dzięki jemu, jego, że tak powiem, zimnej krwi nie doszło do jakiegoś gorszej sytuacji. No i teraz zaczęliśmy się z dyrektorem ówczesnym, bardzo sympatycznym i mądrym człowiekiem, zastanawiać. Z dyrektorem parku. Dyrektorem parku, tak. Bo to tak. Wodospad parku. Należy do parku. Zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym wantem zrobić. I no, jak zabezpieczyć? Tak. No więc nie wiedzieliśmy jeszcze o siatkach wtedy, uczyliśmy się tych gór. No i doszliśmy do wniosku, żeby usunąć luźne kamienie. I zaczęliśmy usuwać, no i okazało się, że im bardziej usuwamy, to tym bardziej się to wali. Po prostu jeszcze trochę byśmy rozebrali tam aż do drogi ten wodospad. I mówię do dyrektora, nie panie dyrektorze, to trzeba znaleźć inne miejsce na to, inny sposób, musimy poczytać i tak dalej, ale przerywamy to. I przerwaliśmy, ponieważ te kamienie, które żeśmy zrzucali, to popełniliśmy tu błąd straszliwy. Wszyscy razem, i dyrekcja parku, i ja oczywiście. No, ale skąd ja mogę wiedzieć, jak to wygląda, prawda? Byłem parę miesięcy naczelnikiem. Od tej strony gór jeszcze tak na dobrą sprawę nie znaliśmy. No i wodospad został zamknięty. Aha, jeszcze te kamienie spadając, one podziurawiły ten pomost. Więc do tego nie dość, że został naruszony ten filar tego wodospadu, to jeszcze podziurawiono ten kamień. I, przepraszam, pomost. I ja odszedłem z naczelnikowania rok później i wodospad został zamknięty, dyrektor też odszedł i przez 10 lat wodospad był nieczynny, nie puszczano tam nikogo. Z tym, że jakoś tak się złożyło, że po tych 10 latach remontowałem ten pomost, bo to PTTK się przejęło to. Konkretnie kolega Kędziora Zenon, taki bardzo znakomity, zresztą fajna postać tutaj przewodnicka. On był wtedy sekretarzem zarządu Sudety Zachodnie. No i w 80 roku doszliśmy do wniosku, już wiedzieliśmy, zobaczyliśmy jak to wygląda w Alpach, gdzie indziej, że trzeba to po prostu zasiatkować. I w 80 roku zaczęto to robić, tam zresztą zginął nasz kolega ratownik Jurek Woźnica w czasie tych prac. I do dzisiaj wodospad działa. A pan potem został zastępcą dyrektora kolei linowej na Szrenice, ale też był pan krótko i potem przecież został pan wolnym strzelcem. Nie, jeszcze przedtem pracowałem, po tym jak odszedłem z naczelnikowania tutaj, to pan Julian Gozdowski zaproponował mi pracę u siebie, powstało wtedy województwo. Ja wróciłem akurat z wyprawy na Broad Peak. I pan Gozdowski mówi, potrzebuje kogoś do pracy. No i był pan urzędnikiem. Byłem starszym inspektorem do spraw turystyki. Starszy
inspektor wojewódzki do spraw tak, torfu. No proszę. Panie Marianie, do czego jakby dążę, bo pan był właśnie urzędnikiem, był pan potem właśnie na stanowisku zastępcy dyrektora Kolei Linowej na Świnice i pan to wszystko zostawił na rzecz bycia niezależnym przedsiębiorcą, można powiedzieć, przewodnikiem turystycznym tutaj, prawda? Dlaczego pan taką decyzję podjął? Czy pan się nie nadaje na urzędnika, męczy to pana nie, w ogóle? Nie, po prostu pracując w Urzędzie Wojewódzkim z fantastycznymi ludźmi, proszę pamiętać, że Julian Gozdowski, postać nieprawdopodobna, tak. Bardzo mu dużo zawdzięczam i to był człowiek odkrywczy. On nie mógł siedzieć 3 minuty. Ja w ogóle się dziwiłem, że on jest urzędnikiem. Myśmy rozmawiając o górach, mówili o trasach, ale o tym, że na tej trasie tu i tu jest kamień, tak. Prawda? Więc pani Siutowa. Tacy charyzmatyczni ludzie moim zdaniem powinni dowodzić urzędnikami, kreatywni. Oczywiście. No, urzędnicy powinni być narzędziem sprawnym, natomiast na czele powinien być lider, taki jak właśnie Julian Gozdowski. Pani Siutowa. Tak. Wicewojewoda, prawda, której Karpacz powinien postawić pomnik, bo ona załatwiła hotel. Zresztą nieprawdopodobnie dynamiczna baba, fantastyczna. Tak. No trudno się z takimi oczywiście pracuje, ale... Oni ciągną temat do przodu. Tak, ale dzięki województwo wtedy się bardzo mocno rozwijało. To nie jest prawdą, że ta komuna tutaj tak wszystko zdeptała. Wręcz odwrotnie. Wiele rzeczy zostało... Jasne. Panie Marianie, ale jak pan był potem zastępcą dyrektora, no to pan miał przecież telefony z komitetu od różnych kacyków z PZPR-u, że tutaj ma pan dla jakiegoś aparatczyka załatwić narty i tak dalej. Było tak, prawda? Tak, oczywiście. No jak pan się z tym czuł? Chyba nie najlepiej. No nie. Właśnie dlatego w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie dalej tak funkcjonować. Tym bardziej, że przewodnictwo było ciężką pracą, a 20 lat to robiłem, 20 lat przewodnikiem zawodowym, ale dawało po pierwsze jakieś poczucie wolności, a po drugie dużo więcej się zarabiało. Jeszcze jako instruktor narciarski przecież. Tak, i oprócz tego miałem szkółkę narciarską, prawda, więc i prelekcje do tego potem doszły. No to był w ogóle bardzo dobry zarobek, bo przez 17 lat jeździłem z wyprawami. No właśnie, teraz, panie Marianie, znowu się włączę, ale tutaj wiem, że pan ma taką historię do powiedzenia, no, którą się pan musi podzielić ze światem. Otóż był pan kierowcą Jelcza na wyprawach, czyli jeździł pan tym Jelczem z Polski do Indii, prawda? Tak do było. Nepalu, tak. Do Nepalu nawet. No proszę powiedzieć, jak to było możliwe wtedy? O, wtedy było, jeżeli państwo dawało, że tak powiem, zgodę, no to wtedy wszystko można było, a akurat wyprawy w Himalaje były wtedy początkującym i przynosiły sporo, bo Polacy mieli bardzo dobre osiągnięcia. W związku z tym na dobrą sprawę dla wypraw były otwarte, jak to mówią, drzwi. Tym bardziej, że myśmy tutaj na Dolnym Śląsku mieli wszystko. Jelcz, samochody, Wałbrzych robił bardzo dobre buty. No one w tych Himalajach się za bardzo nie sprawdzały, ale to był dobry but, jak na tamte lata. Jelenia Góra, wełna czosnkowa, mieliśmy dostęp do wełny. Poza tym mieliśmy przyjaznych, bo na przykład trzeba było dostać zezwolenie na zakup kabanosów. Nie, to dzisiaj to brzmi trochę śmiesznie, ale czy chociażby papier toaletowy, prawda, który był w Miłkowie. Więc... Ale przepraszam, część wyprawy leciała samolotem, a pan z tym całym majdanem jechał samochodem, tak? Tak, ponieważ ja nie byłem... Niech pan opowie, jak się jechało przez Tybet, bo to jest naprawdę nadzwyczajne. Teraz już tam, wiadomo, wojny są po drodze, granice zamknięte, jeszcze teraz ten koronawirus to już zupełnie nam zepsuł możliwość podróżowania, ale... Jak pan sobie radził z taką podróżą? Sam pan jechał, miał pan zmiennika? Nie, jechaliśmy w trójkę. Ja byłem, jeżeli chodzi o wyprawę na Broad Peak, to kierowcą był inżynier Barbacki, zastępca dyrektora ośrodka badawczo-rozwojowego Jelcza i dzięki niemu mieliśmy tego Jelcza. Także w tamtą stronę jechaliśmy we dwóch, ale z powrotem wracałem sam jako kierowca.
bo on musiał, nie miał tyle wolnego czasu, co ja, prawda. I no, jak się jechało do Indii, do Pakistanu w zasadzie bardzo dobrze, bo prawą stroną. W Pakistanie już obowiązuje ruch lewostronny, no więc tutaj trzeba było trochę inaczej mentalnie się przestawić na tą lewą stronę, co początkowo było trochę kłopotliwe. No ale było to o tyle ciekawe, że na przykład jak się jechało, dojeżdżało w Afganistanie do granicy afgańsko-pakistańskiej, to było pełno rozbitych samochodów ciężarowych, bo Pakistańczycy jeżdżą lewą stroną, a Afgańczycy prawą. I w momencie jakiejś perturbacji na drodze skręcali ten na swoją stronę, ten na swoją i się stukali, więc ten odcinek 50 km po stronie afgańskiej i 50 km po stronie pakistańskiej trzeba było jechać tak, jak to mówią, z oczami dookoła głowy, prawda? Bo nie wiadomo było, jak jadący z naprzeciwka zareaguje i który jest Afgan, a który jest Pakistańczyk. Ponieważ te samochody ciężarowe wyglądają mniej więcej tam, wyglądały tak samo, bo to jest zresztą jeden naród, Pasztuni, więc oni podzieleni tylko byli granicą. Poza formalnościami granicznymi, które były dosyć skomplikowane, bo na przykład musiałem mieć 100 zdjęć, bo wszystko przebiegało raczej spokojnie. Dowieźliśmy zawsze. 100 zdjęć musiał pan mieć? Tak. Jakich? 100 zdjęć takich do paszportowych. Aha. Bo trzeba było wypełniać... Te wszystkie papiery tam po drodze. Tak, a dwa razy to były bardzo ciekawe na wyprawę na Mount Everest, gdzie byłem też kierowcą, ale płynąłem statkiem z Gdańska do Bombaju. Tam w Bombaju ciężarówkę wyładowaliśmy, dalej już na kołach do Nepalu. To fantastyczne były przeżycia, także samo zdobycie szczytu to powiedzmy jedno, no ale ta podróż była dosyć interesująca. Panie Marianie, a ostatnia akcja, którą pan dowodził jako naczelnik Grupy Sudeckiej, proszę opowiedzieć, bo to też taki szczególny moment. No to była ta słynna akcja, nie wiem czy słynna, wypadek dwóch ratowników czeskich w czasie zejścia ze Śnieżki. Znaczy poleciał najpierw turysta czeski, który wszedł na górę. Mówił o 75 roku. To był 75 rok, 16 stycznia. I wtedy ja już wiedziałem, że już nie będę naczelnikiem, bo dostałem z Zakopanego wypowiedzenie. I to był ten moment, kiedy jeszcze musiałem tą akcją pokierować. I wtedy zastosowaliśmy śmigłowiec po raz pierwszy. W polskich Karkonoszach. W Karkonoszach w takiej poważnej akcji. Oczywiście już i turysta, i ratownicy nie żyli, więc te zwłoki trzeba było, nie można było śmigłowcem, tylko przekazaliśmy bezpośrednio potem Czechom przez granicę. No to też chyba nie bardzo to formalnie było, no ale czeska strona się zgodziła i my, bo gdybyśmy te zwłoki transportowali na dół, byłyby to koszmarne znowu załatwianie koszmarnych formalności, prawda, więc akurat i żołnierze, oficerowie WOP-u, i czescy, i polscy. Także to była ostatnia akcja, która była przeprowadzona bardzo sprawnie, dzięki zresztą znakomitym, dobrze wyszkolonym w tamtych latach ratownikom, którzy akurat byli, zresztą była przepiękna pogoda. A kto był pilotem? Pilotem był Krzysztof Kaczanowski. Mieliśmy, to znaczy w ogóle historia helikoptera była tutaj. Często słyszę głosy, że tu potrzebny jest w Kotlinie helikopter. Oczywiście, że jest potrzebny, ale on już był kupiony. Myśmy byliśmy pierwszą grupą, która miała swój helikopter, pięknie wymalowany, z napisem Grupa Sudecka.
i stacja było załatwione, miał stacjonować tutaj u nas na lotnisku naszym, dlatego że mieliśmy znakomitą bazę techniczną, Aeroklub Jeleniogórski, prawda? Bo dolot z Wrocławia jest daleki, natomiast trwa te pół godziny do 40 minut, Mi-2, a z lotniska Jeleniogórskiego 3 minuty, 4 minuty już jest w górach. Poza tym mieliśmy fantastycznych pilotów, dwóch. Szpiecia, który nie żyje, rewelacyjny pilot, i Marcina Jaksa z Rożna, który... Legenda. Legenda, skoczek spadochronowy, bardzo ciekawa postać, był też naszym ratownikiem. Ja liczyłem wtedy na to, że przeszkolimy ich i będziemy ten helikopter mieli. Tym bardziej, że myśmy stawiali sprawę, że helikopter nie tylko dla GoPro, ale również dla pogotowia ratunkowego. Proszę zwrócić, jeżeli popatrzy pan na mapę, to jest taki but, to doskonale krótki przelot do Zgorzelca na przykład, do Turoszowa i do Wałbrzycha, prawda? Więc a takim orędowiskiem, aha, jeszcze powiem więcej, tutaj miała powstać podstacja lotniczego pogotowia ratunkowego, a wielkim orędownikiem tego był Malinowski, pan Malinowski, nie pamiętam imienia w tej chwili, który był pilotem jeszcze w czasie II wojny światowej, latał chyba w dywizjonie 8, nie bardzo pamiętam. Fantastyczny człowiek i on był twórcą lotniczego pogotowia ratunkowego we Wrocławiu. Lotnikami jeszcze się zajmiemy na pewno podczas naszych rozmów. Panie Marianie, chciałbym panu bardzo podziękować za spotkanie, że pan znalazł czas, siłę, żeby nam opowiedzieć o tym wszystkim. I cóż, życzę panu zdrówka przede wszystkim i sił. No wszystkim nam potrzeba nawzajem. Dziękuję. I do następnego razu. Dziękuję bardzo.